kto zlecił po prostu zabójstwo Pershinga. Słyszałem, że Pershing żyje. Pershing nie należał do zarządu pruszkowskiego. Pershing miał swoją strukturę. Kiedyś byliśmy na tyle modni, że uczestniczyliśmy w grylach z ludźmi ze świata biznesu, polityków. To świat zgnilizny, każdy każdego oszukiwał. O, jeszcze daj chwilę, to jeszcze to wyjdzie, to wszystko wyjdzie. Kup książkę w przedsprzedaży na fanbook.store. Witam Państwa, ja nazywam się Artur Górski, a kolejnym gościem programu Zbrodnia jest Jarosław Sokołowski, pseudonim Masa, były gangster Grupy Pruszkowskiej, obecnie świadek koronny numer jeden. Jeden z tych, dzięki którym polska mafia, być może największy problem naszego kraju w latach 90., przestał istnieć, a jeśli nie przestał istnieć, to na pewno przestał być takim problemem, jakim jeszcze kilkadziesiąt lat temu był. Dla mnie jest to, nie ukrywam, gość szczególny, bo wydaliśmy wspólnie 8 książek stanowiących serię Masa o polskiej mafii. Serię, która narobiła w swoim czasie sporo szumu, a prawdę powiedziawszy, ten szum odczuwalny jest cały czas. Moje pytanie. Niedługo minie ćwierć wieku od czasu, gdy opuściłeś świat przestępczości zorganizowanej. W 2000 roku przyjąłeś status świadka koronnego. Rok później rozpoczęły się głośne procesy Grupy Pruszkowskiej, tego starego Pruszkowa, zarządu pruszkowskiego. Ludzie odetchnęli z ulgą, ale następnie ze zdumieniem przyjęli do wiadomości fakt, że ci bosowie dostali tak naprawdę niewielkie wyroki. Tak. Naprawdę największy wyrok to chyba opiewał na 12 lat, generalnie 5-7. I można powiedzieć, że choć lata 90. spłynęły krwią, padło bardzo wiele ofiar, wiele trupów na ulicach, tak naprawdę nikt z tych osób sądzonych nie odpowiedział za te efekty porachunków gangsterskich. I chciałbym właśnie dziś porozmawiać o tych sprawach, które no, nie znalazły swojego epilogu sądowego, a przynajmniej winni zostali wskazani, ale paradoksalnie chciałbym rozpocząć od sprawy, która jednak została osądzona, a jakimś cudem obecnie ten wyrok, to zasądzenie się podważa. Przypomnijmy, 5 stycznia 1999 roku w Zakopanem został zabity jeden z bosów Pruszkowa, Andrzej Kolikowski, pseudonim Pershing. Sąd uznał winnym tej zbrodni Ryszarda Boguckiego i Ryszarda Niemczyka. A jednak coraz częściej pojawiają się głosy, że sąd się pomylił, że Bogucki nie mógł zabić Pershinga. Tak naprawdę nie bardzo wiem, dlaczego nie mógł. Zdaniem policyjnego analityka Marka Siewiera, Bogucki rzeczywiście nie miał możliwości zabić Pershinga i jakoś to uzasadnia. I to moje pytanie, o co tu chodzi? Czy prokuratura i sąd się mylą? Czemu takie głosy pojawiają się teraz, no, kiedy już te kary się kończą? Jak uważasz? Absolutnie, tutaj wymiar sprawiedliwości się nie pomylił, a że są takie teorie spiskowe, no to zawsze były. Wręcz słyszałem, że Pershing żyje. I, no tak, ja też przeczytałem i w tym materiale, nawet poważni, że nawet poważni dziennikarze zaczęli zadawać takowe pytanie, czy faktycznie on został tam zgładzony, czy on może, czy to była mistyfikacja i gdzieś tam w ukryciu sobie dalej egzystuje. Tak, no, i że nie wiadomo, kto leży w ołtarzewie, gdzie został pochowany. No to dla mnie to są tacy pseudo antyszczepionkowcy. No. No tak, ale jakoś rozwińmy ten wątek. Na podstawie jakich zeznań ci, którzy zostali skazani, zostali oskarżeni, a następnie skazani? Bo to nie jesteś jakby sprawa jedyną osobą na podstawie, na których zeznaniach oni poszli siedzieć. Dlaczego te wszystkie sprawy tak przeszły bez echa? Mówię tutaj bez echa, mam na myśli, że nikt nie poszedł siedzieć za te liczne morderstwa, o których wspomniałeś przed chwilą. Dlatego, że za mało dowodów były, a te, które były, nie przekładały się na dowody procesowe. Więc dowód, że ja wiedziałem bądź widziałem, to wszystko musi być poparte dowodami procesowymi, więc nie jest tak łatwo skazać o zbrodnię morderstwa. No ale czy w tej sprawie Pershinga były słabe dowody? Jeśli chodzi o sprawę Pershinga, to tam były bardzo mocne dowody. Przypominam, że tam był świadek koronny powołany. Tak, pseudonim Dziadek. Pseudonim Dziadek. Na nieszczęście dla tej sprawy Dziadek się zapił.
ale już po złożeniu zeznań. No i tak naprawdę nie mógł... Na prokuraturze, prawda? Nie przed sądem. Tak, 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 na etapie prokuratury. I przed sądem nie mógł potwierdzić tych swoich zeznań, aczkolwiek te zeznania były jak gdyby odczytane i potwierdzone przez wielu świadków, przez okoliczności, które zostały szczegółowo zbadane. A przypomnijmy, jaką rolę w tym zdarzeniu pełnił dziadek? Dziadek był kierowcą. On ich zawiózł na miejsce. Zawiózł na miejsce i on dokładnie wszystko wiedział. No a to, że w tej chwili Bogucki twierdzi, że on gdzieś tam był akurat w tym rejonie Polski, ale kilkadziesiąt kilometrów obok tej zbrodni, no to ja tego nie kupuję, no bo powiem szczerze, ja jako członek grupy pruszkowskiej, jeżeli miałbym coś takiego zrobić, to zresztą w ogóle wszyscy, takie były standardy, to sobie najpierw robili alibi. Nikt nie szedł tak po prostu z partyzanta kogoś zgładzić, a jakoś tam będzie. No nie, to była organizacja, która swoje ruchy miała przemyślane, zorganizowane i tego się nie robiło tak na gapę. Nawet chociażby sam ten zamach, jak on przebiegał. Jeden strzelał, żeby odwrócić uwagę z broni automatycznej w górę i skupił na sobie uwagę tych widzów, którzy tam byli na Polanie Szymoszkowej. Natomiast Bogucki podszedł do Andrzeja i mówi, no i co? To wszystko dziadek opowiadał, bo oni po zbrodni komentowali to na gorąco. Więc to wszystko jest rozbite jak gdyby na czynniki pierwsze i tam nie ma żadnych pytań co do tego, kto zgładził, czyja rola. Skład był ustalony, rzeźnik, czyli Niemczyk, dostał też wyrok, poszedł na współpracę najpierw, obciążył Boguckiego, powiedział prawdę, przyznał rację dziadkowi, potwierdził dziadka zeznania, no ale pamiętajmy, że później, że on dostał wyrok, więc później poszedł do pudła. Żeby przetrwać w pudle tyle lat, to on musiał się z tego boczkiem raczkiem wycofać. On musiał sobie zrobić jakieś zaplecze, jakiś tak zwany dupochron. Więc zrobił to, co zrobił. Odwołał swoje zeznania. Wycofał się z tego. Słuchaj, oczywiście też między bajki należy włożyć teorię, jakoby Bogucki z Niemczykiem z własnej inicjatywy zgładzili Pershinga. To był dużo większy spisek, sięgający znacznie wyższych jakby poziomów tej polskiej mafii. Co o tym wiemy? No wiemy tyle, kto zlecił po prostu zabójstwo Pershinga. No starzy pruszkowcy. I szkoda, że tylko za to odpowiedział Malizna, który tak naprawdę zrzeszył u siebie Niemczyka i Boguckiego, bo oni najpierw przyszli do mnie po śmierci Nikodema, bo pracowali w strukturach Nikodema, przyszli do mnie, a później Bogucki ich jak gdyby narympał, przejął ode mnie. No ja... Nie chciałem wtedy zadrażnień, nie chciałem konfliktu, bo już wtedy byłem w strukturze Andrzeja Pershinga, więc no, nie podnosiłem jakiegoś larum gwałtownego. Po prostu dałem mu sobie odejść, bo dla mnie to był nikt. Natomiast cała ideologia Malizny, który był dobrym ideologiem i zburzył cały światopogląd i Niemczyka, i Boguckiego i wpoił im jak gdyby nowe zasady, on im dał wiatr w skrzydle. To byli normalni ludzie, tylko oni bardzo chcieli być gangsterami. A Malizna im uświadomił, że jeżeli chcecie, to musicie iść na całość. No i poszli na całość. I oni po prostu no, zrobili to, co zrobili. Kiedyś wspominałeś, że oferował mu wysoką funkcję w mafii, mówiąc, że będziesz moim nawet pułkownikiem, czy coś takiego. Masa, ty jesteś kapitanem, a on jest pułkownikiem, także, bo ja chciałem od niego pieniądze, które był mi winny Bogucki, bo tam założyłem któregoś razu za niego, a jeszcze była taka sytuacja, że oni porwali aksamitnego na Śląsku, jeszcze będąc u mnie. I bardzo szybko wtedy przeszli do Malizny i Malizna z tego dostał działka, nie ja. I ja się o to upominałem. No miałem prawo się upominać, bo ja nie chciałem na gapę niczego robić, ponieważ jakiś tam okres czasu ten Bogucki z Niemczykiem latali u mnie,
Bogucki nawet się wysforował sam i poleciał do Szczecina, gdzie go wtedy pod nieobecność Sylwka i Oczka zawinęli od chłopaki, od pastora, bo wtedy pastor działał na terenie Szczecina. No i go wrzucili do komórki. I on się tam zaczął bronić, że on ode mnie jest. No pastor zadzwonił do mnie i mówi, wiesz co, Jarek, nawet ci nie zawracam głowy, bo to takiego śmiecia złapaliśmy, tam się powołuje na ciebie. No ale ja zaciekawiłem się i mówię, a kto? No taki niejaki Bogucki. Ja mówię, zostaw, to jest mój. Ja mu w tym momencie uratowałem życie, bo jego by tam zakopali. Po prostu on by nie wrócił z tego Szczecina. Słuchaj, Perszlikowi w czasie tych krótkich wakacji, tragicznie zakończonych, towarzyszyła kobieta, co? Nie wiemy. To była dziewczyna, była dziewczyna, albo inaczej, może dziewczyna to za troszeczkę za poważnie brzmi, to była kochanka Słowika, którą Słowik z premedytacją podstawił właśnie Pershingowi, która miała za zadanie informować, gdzie się przemieszcza Pershing. I Słowik tak naprawdę był bardziej winny tej śmierci i tego zlecenia niż Malizna. Więc to jemu te zlecenie powinno przypaść w udziale, a nie Maliźnie. Chociaż no, to byli strzelcy jak gdyby Malizny, ale całą logistykę zrobił Słowik. Słuchaj, przejdźmy do innej sprawy. Wspomniałeś tutaj o Nikodemie, dla którego mieli pracować Bogucki i rzeźnik, Niemczyk. Zabójstwo Nikosia, które miało miejsce w Gdyni 24 kwietnia 1998 roku, też należy do kategorii tych nieosądzonych, tych, w których tak naprawdę nie wiadomo, co się stało, kto za tym stał. Oczywiście pojawiały się jakieś teorie o lokalnych porachunkach. Pojawia się tutaj Daniel Zacharczuk, prawda? Zacharzewski, pseudonim Zachar. Później no, wersja, jakoby on stał za zabójstwem Nikosia, no, trochę upadła. Ty na ten temat miałeś, o ile pamiętam, i wyraziłeś to w tych naszych książkach, zdanie bardzo jednoznaczne, również pruszkowscy. Oczywiście, że tak. Nawet była taka sytuacja, że Nikodem, my się przyjaźniliśmy, może przyjaźniliśmy, no to też takie na wyrost jest słowo, mocno kolegowaliśmy z Nikodemem, no ale to można powiedzieć, że jednak nie można tego nazwać przyjaźnią, bo przyjaźń to już byśmy tak naprawdę jeden za drugiego szli i nie byłoby tam pomiłuj. Natomiast to było takie fajne koleżeństwo. On mi pomógł. O długiej historii, bo poznałeś go jeszcze w latach 80. Tak, czy na początku 90. Tak, w Niemczech. Tak. Natomiast później on już się wysforował, ugruntował sobie renomę tutaj w Polsce. Ja też taką posiadałem, więc miał problem w 97 roku w Międzyzdrojach, kiedy to miał scysję z Oczką i z Który był człowiekiem Pruszkowa. Tak, i z Oczkowymi. No i ja wstawiłem się za Nikodemem i załagodziłem tą historię. Wtedy Nikoś rzucił ten słynny cytat, który tak, w ogóle już nie miano literackiego. Nie zaczynaj wojny, której nie wygrasz. Nie jesteś w stanie wygrać, tak. Tak. To wtedy było. No i wtedy wypiliśmy sobie sporo, bo 52 wściekłe psy przy barku w Amber Baltiku i poleciliśmy sobie... Na osobę czy dzielone na pół? Nie, na pół. Ale to i tak daje 2,5 litra wódki. W każdym razie już w dobrym czubie mieliśmy. Polecieliśmy sobie do agencji towarzyskiej do Świnoujścia. No i tam kokaina, dziewczyny, no, balety normalne. No i zaczęliśmy tak baletować, że mi się po prostu urwał film. Ale mi się niejednokrotnie, no tam to wtedy była taka zabawa, taka forma zabawy, że jak się film nie urwał, to cienka zabawa. W każdym razie ja się rano obudziłem i mówię, o kurde, jasno już. I patrzę, a na skraju łóżka siedzi Nikodem i sobie tam talerzyki sobie tam rozsypuje, miesza i sobie wącha. Ja mówię, a co ty tu robisz? On mówi, no a co miałem, zostawić ciebie? No i tym naprawdę mnie ujął. On, moich ochraniarzy nie było, pojechali do domu, a Nikodem został i pilnował mnie, aż się obudziłem. No i potem razem wróciliśmy do Międzyzdroju, on pojechał do siebie, ja do siebie. No tak, ale nie za to zginął, więc trochę teraz wróćmy do wątku. Nie za to zginął, tak. Natomiast za co on zginął? On zginął za to, że
swego czasu prowadził ostrą grupę, miał ostrych chłopaków i miał też takiego Orwata, który był takim megakotem, mega, mega sprawnym, można powiedzieć, przestępcą. Nie stronił od rozwiązań siłowych, nie straszne mu było zabójstwo. No, taki człowiek bardzo odważny, jak na tamte lata 90. I brutalny. I brutalny. Narozrabiał troszeczkę w Trójmieście, bo on chyba strzelał do Schwarzeneggera albo do któregoś tam, nie wiem do kogo, bo nie interesowałem się tą sprawą. Wiem, oczywiście, że nie chodzi o Arnolda Schwarzeneggera, tylko gangstera, Schwarzeneggera w grupie. Nie, no, jak rozmawiamy o Trójmieście, to każdy wie, kto był Schwarzeneggerem i nikomu się on nie kojarzy z Arnoldem. Jedynie posturą przypominał troszeczkę, bo był naprawdę wielki chłop. No i co? Doprowadził do tego swoim zachowaniem, swoją bytnością w tej grupie, że był na tak zwanej wystawce, czyli był poszukiwany listem gończym. Żeby mu zrobić jak gdyby z górki Nikodem, wysłał go do Wieśka Niewiadomskiego, z którym się dobrze kolegował, dobrze znał i dobrze kolegował. Do lidera grupy Ząbek. Tak jest. Wiesiek Niewiadomski był wtedy mocnym przeciwnikiem Pruszkowa, a przede wszystkim Leszka Wańki. No i stąd wybuchł konflikt między Pruszkowem a Nikodemem. Dlaczego Nikodem zrobił taki krok i wspomógł jeszcze swoim jak gdyby wojskiem grupę wołomińską, czyli kontrgrupę. Znaczy wołomińską, to była inna, tylko medialnie wołomińska, bo tak naprawdę to była odłam Ząbkowskiej, bo Ząbkowską prowadził Henryk Niewiadomski, dziad, a jego brat Wiesław. Wariat Wiesław był jak gdyby w tych strukturach. Oczywiście był tam groźniejszą osobą niż dziad. No i zajmował się narkotykami i tam jakimiś innymi biznesami przestępczymi na tamte czasy. W każdym razie Wiesiek Niewiadomski, pseudonim Wariat, był kolegą Miśka z Nadarzyna też, o którego oni nie mogli zdzierżyć, że taki brudas, taki flejtuch gdzieś tam mieszkający w Nadarzynie, pod ich nosem mieszka, prawda? I no, Nadarzyn blisko Pruszkowa. Tak, jestem tym, tak. Którzy nie znają geografii województwa mazowieckiego. Nie potrafili tego zdzierżyć. No i co? I Wiesiek zaczepił wtedy Wańkę i stało się jasne, że urósł wielki konflikt między Wieśkiem Niewiadomskim a Pruszkowym. Czyli mówimy tak naprawdę o pierwszej połowie lat 90. Tak, 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 zdecydowanie. Tylko że to się przeciągnęło troszkę w czasie, bo Wiesiek był mobilny, Wiesiek był odważny, i Wiesiek stosował wojnę partyzancką. On dojeżdżał, na przykład mieli takie amerykańskie busy i dojeżdżał takim amerykańskim busem do chłopaków, którzy byli na przykład w Polonii. Je, k***y pruszkowskie, chodźcie, tu każdy tutaj za kominy, czy tam, no wtedy no, nie można było wozić, ale każdy tam gdzieś tam po cichu miał w samochodzie coś. Bo przypominam, że wtedy jeździły moskity, no i każda sztuka broni, to było 3 miesiące od razu sankcji. Czyli policja. Tak, tak, tak. Moskity to była formacja policyjna, taka właśnie przeciwmafijna. No i jeszcze przed powstaniem Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej, czyli PZ-ów. Może to się zbiegło razem w czasie. Jak PZ-y powstały, to jeszcze powstały właśnie, to właśnie wtedy powstały moskity i to była taka formacja mająca na celu uprzykrzyć życie gangsterom. Nie prewencyjna, tylko bardziej taka zaczepna. Przerwałem wątek, jak to Wariat wyciągnął chłopaków z Polonii, którzy pojechali za nim, ale ty opowiedz, co było dalej. No to była taka wojna właśnie partyzancka, bo to nie chodzi o to, jak ta historia się skończyła, bo tam wiele historii było takich, które tam miały jakieś finały zakończone strzelaninami. No w tym akurat konkretnym przypadku oni stanęli w tunelu, bo aż doprowadzili Pruszkowskich Wariat zatrzymał swój samochód za sobą. W tunelu w tunelu gdzie
gdzie nie było wyjścia. No i wysiadł z automatem i zaczął pruć do nich. No, panowie cud, że musieli, nikt nie ucierpiał. Panowie musieli, niespyszna się poczuli i musieli na wstecznym się wycofywać z tego tunelu. Także no, ale no, nic się nikomu nie stało wtedy. Ale czy to by znaczyło, że Nikoś zginął za sojusz z wariatem, czy... Tak. Niezależnie od tego. Bo nie, nie, nie. W 94 roku pojechaliście większą grupą do Trójmiasta, konkretnie do Sopotu, i tam zatrzymała was policja. Zresztą Pershing dość długo wtedy posiedział. No i uważaliście, że wystawił policji was właśnie Nikoś. Tak, bo my mieliśmy... pamiętaj, że ten świat był, przeplatał się interesami. I na początku już widać było to widmo tej wojny między Trójmiastem, a może inaczej, może Nikodemem, bo my mieliśmy tam swoich sprzymierzeńców w Trójmieście też. Nikodem miał kupę wrogów w Trójmieście, tylko nikt mu tam nie podskoczył, bo on był bardzo fajnie tam usadowiony i z dużą pozycją, z dużym autorytetem. Więc Pershing chciał zrobić taką manifestację, żeby po prostu wyśmiać go, naubliżać mu, zdeprecjonować w ogóle tą jego postawę w mafii trójmiejskiej i zdetronizować go jak gdyby. Albo może zdetronizować to za dużo powiedziane. Troszeczkę osłabić tą jego pozycję. No i tak się stało. Natomiast Nikodem już był nowoczesnym gangsterem, tak to ujmę. I dał znać policji, że pruszkowscy przyjechali, na 100% będą mieli broń, to zresztą policja skrzętnie wykorzystała, atakując samochody najpierw, zabezpieczając samochody pruszkowskich, a później atakując całą grupę, pacyfikując. Tam się oczywiście wielu osobom udało uciec po plaży, gdzieś tam raczkiem, boczkiem, taka wtedy była tam logistyka, że ciężko było to opanować antyterrorystom, więc tylu osobom udało się jednak zbiec z miejsca tego zatrzymania. Aczkolwiek najważniejsi wpadli. Kilku poszło do nad 48 czy tam na 24, nie pamiętam, chyba na 48. Między innymi tam Chińczyk i mówię tutaj o Kocielu. Nie o, tak, tak, ja nie, nie o Maringę, tym Jonkatym. No i no, skończyło jak się skończyło, no, że później już nie jeździli do Nikodema, ale to już wojna jak gdyby była wypowiedziana, bo to było takie już jawne wypowiedzenie wojny. Ale Nikosia nie zabił nikt z Pruszkowa, tutaj pojawia się wątek łódzkiej ośmiornicy. Ma on jakieś znaczenie? Zgadza się, to był wtedy czas, kiedy Pruszków i Łódź współpracowały, w ogóle Pruszków zaczął opodatkowywać automaty do gier. Łódź też miała tutaj fajną infrastrukturę, chodzi o tutaj o te automaty. No i starzy pruszkowcy dogadali się z ośmiornicą, że ośmiornica będzie płaciła starym pruszkowskim z tymi automatami. Między innymi właśnie był zgrzyt na linii chłopcy z ośmiornicy, Pershing, ja i część Pruszkowa, kiedy bo my też w Łodzi mieliśmy swoich ludzi, takich jak na przykład Presley i inni. No, Ryba, którego później zastrzelono. Każdy miał swoją strukturę. Ta struktura, ta taka większa struktura, która była reprezentowana przez tą mafię nazwaną ośmiornicą łódzką, była po stronie starych. I tak się akurat złożyło, że oni też troszeczkę przestali uważać i nabrali wiatru w skrzydła, jeśli chodzi o poczynania w całej Polsce, ponieważ dostali zielone światło od starych pruszkowskich. Nikodem Skotarczak wtedy był w Zgorzelcu, bo wtedy już panowała wojna zgorzelecka. Ja jechałem na Śląsk i się tam spotkaliśmy ostatni raz. Między Siewierzem a Katowicami. No i tam żeśmy pogadali chwilę. No i właśnie Nikodem mówi, że był tam
błogosławieństwo tam dał właśnie z Gorzeleckim, żeby Carringtona dojechać. I leci teraz do Tomaszowa, bo w Tomaszowie ma zawinąć jakiegoś łuba, bo coś tam, bo coś zrobili nie po jego myśli. A te tak zwane łuby to byli ludzie z Ośmiornicy Łódzkiej, cyngle z Ośmiornicy Łódzkiej. I on tam zawinął jednego biznesmena i jednego z tych cyngli. Tego cyngla wypuścił, a tego biznesmena wziął w jasyr. No później go wypuścili za jakąś tam kwotę pieniędzy, ale no wzięli go w niewolę. I to był jak gdyby taki policzek dla Ośmiornicy Łódzkiej. Tak. I według mojej wiedzy i z ramienia Pruszkowa szukał Nikodema Charon. Natomiast jeśli chodzi o dokonanie tego zabójstwa, to w międzyczasie ekipa łódzka też się dogadywała z Charoniem i ze starymi Pruszkowskimi i zrobili jak gdyby swój oddział szukający Nikodema, albo inaczej, szukający okazji do zgładzenia Nikodema. No i tak jak już wiemy z późniejszych publikacji, z późniejszych doniesień, że trafiła się taka okazja, kiedy Nikoś był tam w b***u z k***u. Tak, w agencji Las Vegas. Tak, ze swoim, bo oni mieli tym ze skórą mieli ubezpieczalnię. Ubezpieczeniowe. A tam był gościu jeszcze, Marek, zapomniałem w tej chwili, w każdym razie gościu ze starego związany ze starym Pruszkowem, który udawał kolegę Nikodema. W rzeczywistości wystawił go. Tak jak ta dziewczyna od Słowika wystawiała Pershinga, tak on centralnie wystawił Nikodema. On dosłownie 15 minut przed killerami wyszedł z tej agencji towarzyskiej, no i weszli killerzy. Także wszystko jest rozbite na czynniki pierwsze. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, nie wszystko się przekłada na dowody procesowe. To chciałbym o jeszcze jednej sprawie porozmawiać, a nawet powiedziałbym uderzyć już taki na najgłośniej brzmiący dzwon. Porozmawiać o sprawie, która niby jest wyjaśniona, a która według ciebie wyjaśniona jest tylko połowicznie, jeśli w ogóle połowicznie. 31 marca 1999 roku, wiadomo, egzekucja w Gamie, ginie pięciu gangsterów z Wołomina, w tym dwóch szefów tej grupy, Marian Klepacki, zwany Starym Klepakiem, i Ludwik Adamski, Lutek. No i oczywiście wiadomo, że ta egzekucja była efektem konfliktu w łonie grupy wołomińskiej. Karol S. zbuntował się przeciwko Klepakowi, przeciwko Ludkowi, prowadził bardzo brutalną wojnę przeciwko nim. Zresztą wojna była brutalna z obu stron. No ale tutaj, bo Karol S. dostał wyrok w tej sprawie i tak naprawdę tylko jemu przypisano zlecenie. Nie chce mi się wierzyć, żeby Karol był odpowiednio mocnym jakby przeciwnikiem dla Klepackiego i żeby nie wspierała go żadna większa struktura. Ty zresztą też, zdaje się, jesteś takiego zdania. Bo nie był, no i żeśmy rozmawiali na ten temat. Oczywiście, jak wszędzie, starzy pruszkowscy maczali w tym paluszki. Ja mówiłem ci o takim spotkaniu, gdzie ja ze strony Pershinga i Pershing uczestniczyliśmy. W Ustusie? Nie, w Gamie. Też w Gamie. Bo to było miejsce właśnie naszych spotkań z Wołominem. I tam uczestniczyliśmy w takim spotkaniu. Chodziło o dochody z papierosów, bo to był taki trójkąt bermudzki, to się wtedy nazywało, Włocławek, Toruń, tak, Bydgoszcz. I oni tam bardzo fajnie trzęśli rynkiem papierosowym, tytoniowym. I my chcieliśmy się podłączyć pod tą kanapkę. Chcieliśmy trochę tego tortu ugryźć. I wezwaliśmy tutaj niejakiego tatę, no i ten tata właśnie był steroryzowany, tam siedział na grzejniku zamiast na krześle. No, żeby znał sprowadziliśmy go do parteru. No i wtedy było takie podpisane joint venture z Wołominem, czyli Pershing, ja i Wołomin. Maniek Pershing, i Klepak. Ale już nie reszta zarządu pruszkowskiego, nie, to jest dosyć istotne. Nie, bo Pershing nie należał do zarządu pruszkowskiego. Pershing miał swoją strukturę.
do której między innymi ja należałem. No i starzy się o tym dowiedzieli i tak naprawdę dali sarnie zielone światło i błogosławieństwo, mówiąc, że, bo do tej pory, przypomnijmy, że sarna oczywiście miał powody, żeby walczyć z Mańkiem Klepackim, bo to był ostry chłopak i nie pozwolił sobie na haracze. Natomiast Maniek nie wyczuł tematu i chciał od niego te haracze. Mógł troszeczkę mniej chcieć. Chciał go też troszeczkę podporządkować, może wręcz zgnoić swego czasu. No i to mu chyba nie wyszło na zdrowie. Z tego co wiem, chodziło o haracze no, od wszystkich ludzi Karola, ale, tak. Ale to on miał osobiście z własnych pieniędzy płacić Klepackiemu, więc ten, bardzo mu się to nie opłacało. On był po prostu brygadą u Karola, no i mieli płacić procenty, a nie działki. Bo według Karola to oni dostaliby, na przykład jest 5 działek, to oni dostawali 6. No nie, no oni mieli płacić 30% i tyle. Czyli ten konflikt... Tak jak wszędzie. Czyli ten konflikt Karola był na rękę starym Pruszkowskim, prawda? Bo... Wpisał się w ich wpisał politykę. Wpisał się w ich politykę, no tak. Dokładnie. Słuchaj, wprawdzie tych spraw nierozwiązanych jest jeszcze sporo i myślę, że jeszcze kiedyś do nich wrócimy, ale na koniec chciałbym porozmawiać o czymś zupełnie innym. O postrzeganiu mafii dzisiaj, a szczególnie przez młodych ludzi. Ja mam wrażenie, tak mi się przynajmniej wydaje, że udawanie gangstera albo takiego chłopaka, który gdzieś tam jest blisko tych struktur przestępczych, stało się po prostu modne. Być może jest to kwestia tego, że pojawiło się w ostatnim czasie sporo filmów o gangsterach. Te filmy pokazują gangsterów w bardzo takim pozytywnym, wręcz romantycznym świetle. Pojawiło się sporo portali typu, nie wiem, Stop 60, Stop Confidentom i tak dalej, które no, tak naprawdę uderzają w tych, którzy porzucili świat przestępczy i wspierali organy ścigania w walce z mafią. Jak ty to oceniasz? No niewątpliwie wpływ na to ma właśnie to romantyzowanie przestępców przez gwiazdy kina polskiego. Takich. Przecież ty ich doskonale znałeś, tych przestępców. Ty doskonale wiesz, czy oni byli tak romantyczni, no absolutnie, to i przyjacielscy. To świat zgnilizny, gówna, tam każdy każdego kręcił, każdy każdego oszukiwał. To jeszcze daj chwilę, to wszystko wyjdzie, bo jest za dużo ludzi z tego świata, którzy doświadczyli przemocy na swojej dupie. No, za przeproszeniem. I oni też mają jakiś głos w internecie w tej chwili, zwłaszcza, że w tej chwili jest każdy jak gdyby... Każdy może opowiedzieć swoją historię. Dopuszczony do głosu. Pewnie, no, o zgrozo przeniosło się to już w świat tej młodzieży, bo tutaj ja słyszę, że w liceach, w szkołach podstawowych, może nie, ale w gimnazjach, no już tam przeszła ta cała retoryka przestępcza, ta kryminalna. Się sztywny, charakterny. Tak, giciutko, tak, sztywniutko. No, przecież to ręce opadają. Oni nie wiedzą, o czym mówią. To są dzieci we mgle. No, nie wiedzą, o czym mówią. To był, tak jak mówię, świat zgnilizny. Bo ten świat, ja już ci kiedyś opowiadałem, wychowywaliśmy się na przykład na podwórku. I kiedy zarobiliśmy 10 tysięcy złotych czy 10 tysięcy dolarów, to się podziałkowaliśmy, wszystko było ok. Ale kiedy w grę już wchodziły miliony, to już każdy chciał twojego Mercedesa. To już nie było pomiłuj. To już włączała się pazerność, zachłanność. No, takie polskie cechy, polskie przymioty. Czasem słyszę, że cegiełkę do tego muru i myśmy dołożyli tą naszą serią, jakby romantyzując, czy robiąc gangsterów celebrytów. Ale ja uważam, że takie tezy może... Bo niechcący, żeśmy romantyzowali. Słuchaj, ja myślę, że ktoś, kto nie czytał tych książek, może taką opinię wydać. Albo pobieżnie, bo żadna z naszych książek nie kończy się happy endem. Nie, a gangsterzy nie są bohaterami romantycznymi, oczywiście. Tylko są postaciami potwornymi, których nie chciałoby się spotkać w ulicy ciemnej. No ale no niestety, no tak to zostało odebrane i no może faktycznie zbyt kolorowo, zbyt fajnie o tym pisaliśmy, ale jak znowu napisać, no zakładając worek pokutny i pisząc o tych historiach z lat 90., to nie miałoby sensu. To były ciekawe, kolorowe historie na tamten czas okres.
Bo teraz patrzymy na to, jak na nich w ogóle, jak na parszywców. No patrzymy jak na te zjawisko, jak na patologię. Kiedyś tak nie było. No ja przypominam, że kiedyś byliśmy na tyle modni, że uczestniczyliśmy w grylach, w różnego rodzaju spotkaniach zakrapianych z ludźmi ze świata biznesu, z pierwszych stron gazet, polityków. No ja pamiętam, jak byłem zaproszony na Torwar przez Bogdana Tyszkiewicza, szefa samorządów warszawskich, który notabene otwierał moją dyskotekę. No i tam byli wszyscy notable ważniejsi z Warszawy. No to tam po prostu padł, prawda, jakiś tam blady strach, jak ja wszedłem na to i każdy chciał na tym raucie zrobić sobie fotkę ze mną albo poklepać się, przywitać i poklepać po plecach. Ja pamiętam, jak gloryfikowani byli wysokiej rangi przestępcy, więc to było cool wtedy. No ale to były takie czasy. No każda jakaś epoka, każda dekada ma rządzi się swoimi czasami. A kto nie żył w tamtych czasach, po prostu nie jest w stanie tych czasów zrozumieć. Pytań jeszcze jest wiele. No nie damy ze względów czasowych dzisiaj rady na nie wszystkie udzielić odpowiedzi, więc liczę, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie w tym studiu. Póki co bardzo Ci dziękuję za wizytę w programie Zbrodnia. Państwa zapraszam na kolejny odcinek. Dziękuję bardzo. Dziękuję.